Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale Possum Travel. To już jest chyba tradycja, że witamy się z samochodu. Powiem wam tak, chciałyśmy was zabrać na fajny spacer z pieskami, no bo pieski są z nami, jak widać tutaj, Uciu, Babciu. Ale niestety mamy odwilż i strasznie zaczęło padać, także chyba nic ze spaceru, po drugie wieje, więc obawiamy się, żeby nie było znowu takiej lipy, że nie będzie nas słychać. Także musimy faktycznie kupić te mikrofony. Chcesz sobie dodać jeszcze? Łapeczka w górę i subskrypcja oczywiście. No i chyba musimy zmienić tematykę na jakiś taki motoryzacyjny vlog może, co? Nie sądzę. Na motoryzacji się nie znamy. Jedyne co to nam się podobają, jakieś samochody albo i nie. Tak. Ale więcej nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Nie no, po prostu pogoda jest okropna. Deszcz pada, było to chlapa, no... No nic jest z tego po prostu dzisiejszego planu. Mam, że pieski mają tak brudne brzuszki i mokre, że tragedia. Tak samo moje buty wyglądają jak pożar się Boże. No ale co, lecimy z tym dniem. Tak. W sumie już popołudniem. Popołudniem. Bo dzisiaj powiem wam jeszcze, że co jest szokiem w ogóle. Pieski dały nam pospać do 9:30, gdzie normalnie zdarza się, że oni się budzą o 4-5 rano. Mhm. Później idą na spacer o 9:00. Także dzisiaj naprawdę bardzo długo pospali. Bo normalnie idą gdzieś tak o 8, jak nie wrócą się o tej 5 czy 4, no to idą na spacer gdzieś 8:30. Także no dzisiaj dali pospać, też się chyba chcieli wyspać. Tak, cieszę się, bo wszyscy jesteśmy wyspani i była ta energia na spacer. No chociaż kawa dzisiaj wleciała. Kawa wleciała dzisiaj, tak. A teraz jedziemy na obiadek. No i będziemy się odzywać. Powiem wam, że znowu nam ten dzień zleciał, nie wiadomo kiedy. Ja zajadam właśnie się jeszcze chrucikami. Amalia pieści. Hej, hej, a ja gotuję, przygotowuję nam potrawkę. Co to będzie? Co to będzie? Coś dobrego. Powiem wam, że jakiś taki senny dzisiaj ten dzień. Tak. A u ciebie nie? Kawę wypijam mocniejszą, to może lepiej tak jakoś się czuję. Nie, zaraz zalegamy na kanapie, powiem wam. I będziemy oglądać jakiś nowy serial znalazł, to? Nie, to jest film, jak on się nazywa? Stillwater. Aha, ten film. Z polecenia. Aha. Ojej, ja wyglądam faktycznie jakoś tak ona zmęczona. Mówiłaś o tym bez pożegnania, czy coś? Właśnie nie wiem, czy nie pójdę najpierw się wykąpać. No, także dojadamy jeszcze faworki. Zostało nam troszkę tych, a ja muszę wziąć cukier puder. Jedyne co? Do nigdy za wiele. Powiem wam, że nie wyszły takie rewelacyjne. Oj, to tylko według Ingi nie wyszły rewelacyjne. Według wszystkich, którzy próbowali, wyszły rewelacyjne. Ale według mnie wyszły trochę za... Ale powodem tego już wiemy, co było, do zmiany. Za dużo octu, więc może następnym razem spróbujemy jednak spirytusem. Jeszcze jest karnawał, tak? Także zobaczymy. Będziemy dawać znać na pewno, bo jeszcze na pewno zrobimy w styczniu. Tak. Jeszcze mamy kilka zamówień. Ja nie w styczniu, to w lutym. Tak. Ale na pewno zrobimy. Chciałbyśmy się podjąć zrobienia takich tych pączuszków. Czy nie? Sam jak jesteście jak pączuszki, pewnie no właśnie, ktoś nam skomentuje. Właśnie nie wiem, czy takich prawdziwych pączków się podejmę, ale takich tych może serowych z serka homogenizowanego. Mhm. To mówię. Idziemy teraz na kanapie? Tak. Robiłaś herbatę? Robię herbatkę. No. Dajcie znać, co wy dzisiaj robicie. Dzisiaj mamy, co mamy dzisiaj? Niedziela. Zastanawiałyśmy się. Także taka nudna niedziela. Co tam u was? Co zastanawiasz się? Ja się zastanawiałam po prostu, czy nie zrobić filmiku pogadanki z wami, czy to... Znaczy? No, żeby usiąść i pogadać właśnie. Tam było, pamiętam, w pierwszym filmiku po naszym powrocie wróciłyśmy do Polski. Było bardzo dużo komentarzy i tam było kilka komentarzy, pamiętam, z tematami, jakie interesują ich na vloga. Mhm. No i zastanawiam się, czy losowo po prostu nie wybrać jakiegoś tego tematu vloga i może w ten sposób. Także po kolei systematycznie zacząć to nagrywać, bo ktoś pytał, a jak wiecie, dużo się u nas różnych rzeczy działo, niestety dużo przykrych, także... No, staramy się to wszystko ogarnąć na nowo, wrócić do rzeczywistości. No więc nie wiem, co stało się. O operacji miałaś nagrać. Muszę nagrać o operacji, tej co była, ta co przede mną, także no wiele jeszcze różnych spraw nas czeka, tak? Miałam pokazać jeszcze odnośnie tej jakości, także zaraz odpalę kompa jeszcze i wam dobrze pokażę. I może jeszcze najpierw... Nie masz swój telefon? Mój telefon się ładuje. Zaraz pokażę wam, jak to wygląda na telefonie. Dobrze, i potem jeszcze pokażę na kompie, jak zwiększyć jakość tutaj na YouTubie, żeby było ładniej nas widać. I nie tylko nas. Także jak wejdziecie na swoje konto na YouTube, YouTubie,
Swoją drogą patrzę teraz, że mamy więcej subskrypcji, także dziękujemy za wszystkie. Każdą jedną. Naprawdę jesteśmy tak wdzięczne za te subskrypcje, że nawet sobie sprawy nie zdajecie. To ja tu nadaję pieskom jedzonko. Jak tak wejdziecie na film, to tutaj pojawia się właśnie to zębate kółeczko, o którym wspominałam. I tutaj na dole macie jakość. Widzicie, automatyczna jest 720p i ona jest bardzo słaba. Także wybieracie wyższa jakość obrazu. I automatycznie jakość będzie lepsza. Nie musicie dziękować. Madzia, ja tutaj nagrywam, a ty robisz hałas w tle. No bo gotuję, a ty nagrywasz. No, ale nie będzie słychać teraz. I teraz od razu jeszcze pokazuję wam, jak to wygląda na komputerze. Znowu zębate kółeczko. I tutaj mamy jakość. I tutaj wybieramy 4K, czyli 2160p. No i widzicie, przetwarza wam na lepszą jakość. I jeszcze pokażę wam na telewizorze. I na telewizorze tak samo. Proszę, zębate kółeczko. I klikacie znowu. O, tutaj akurat z automatu widzicie, na telewizorze wchodzi nam 2160, czyli 4K. I ta jakość jest dużo lepsza niż na przykład jak ładuje się na telefonie. Także taki tip dla was, mam nadzieję, że będzie pomocny. I teraz jeszcze wam pokażę coś. Nie wiem, czy tu są ludzie z Wielkopolski, czy spoza Wielkopolski w ogóle będą wiedzieli, co to jest. Jest to gzik. Nie wiem, czy znacie, tutaj w Poznaniu jemy pyrę z gzikiem. I gzik to tak naprawdę jest twaróg. Tak naprawdę powinien być z cebulką i z solą i z pieprzem. Czyli cebulkę mogę dokroić. Ale ten ma też spoko skład, bo powiem wam, że ma ser twarogowy, śmietanka, sól, pieprz czarny i tyle. Mazia go dorwała w Lidlu i teraz będziemy właśnie sobie go zaraz zajadać. Co? Pokazujesz, co robiłam? Aha, i to jest zrobiłam warzywka na patelni. A widzę, jak fajnie płyta wygląda po twoim gotowaniu. Aha, super. No i to są te warzywka i tutaj są te pyry. Te ziemniaki. Ogólnie ja wolę te z gzikiem z piekarnika albo... No ale mamy... zobaczmy. No, na szybko teraz robimy, tak? Nie? Tak, na szybko, bo wróciłyśmy później do domku, więc zobaczymy, jak smakuje i zaraz będziemy wam mówić. Znaczy, ten gzik już próbowałyśmy, także ogólnie go polecam. Gzik wrzesiński. Z wrześni pewnie. Słuchajcie, pyry nam się jeszcze podgotowują na tą pyrę z gzikiem, ale chciałam wam powiedzieć, bo właśnie oglądam moją ulubienicę, właściwie naszą ulubienicę, Szusz. Oglądamy już ją, kurczę, no myślę, tak liczę, ile my czasu oglądamy Szusz. No 6 lat na pewno. 6 na pewno. No to z 7-8 lat oglądamy Szusz. Nie wiem, czy oglądacie. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie Weronikę, czy oglądacie. My oglądamy. I słuchajcie, właśnie pokazała coś takiego. Ajuwerdyjski dżemik. Hayava Prash. Nie wiem, czy to znacie, czy dobrze wymawiam. A tutaj jeszcze mojego kotka i lampę solną. Też od Szusz. Też od Szusz. Nie wiem, czy znacie ten dżemik, ale słuchajcie, taka moc jest tego. Bardzo nas zaciekawiło to. Bardzo mnie zaciekawiło. Czytam właśnie o tym dżemiku. Nawet podesłałam cioci Madzi. Ciocia Madzia też się zainteresowała. Ciocia Madzia już kupuje. Już kupuje. Ja zaraz też uciekam na Allegro i też kupuję. Sprawdźcie sobie tego w ogóle te właściwości, bo naprawdę są bardzo ciekawe. Nie? Ja muszę to sprawdzić, czy to działa, bo tam włosy, paznokcie, odporność, w ogóle zmarszczki, oczyszczenie organizmu, stany depresyjne, lęki, lepszy sen, uspokojenie. No naprawdę skład ma nie bardzo... Jest drogi, jak widziałam. Nie jest drogi, ma bardzo dobry skład. Także no, takie przemyślenia. Czekamy na pyry i odpalamy serial. Bez pożegnania. Bez pożegnania. Francuski, z jednak tego co kojarzę. Jest zdanie. Tak, jednak nie oglądamy filmu, tylko serial, także żegnam się, pokażę potem tą pyrę. Właśnie Kinia mnie uświadomiła. Śmieszna akcja. No mów. Mówię, a gdzie jest twoja pyra? No już zjadłam. Znaczy nie zjadłam, zaczęłam jeść. A miałaś pokazać. Ona mówi, o. Mówi, no tak, no to za późno. Także Kinia dopiero swoją tak szykuje. No. Powiem wam, że... A jeszcze powiedziałam do niej, a masło nałożyła? Nie też. Ulepszyłam ją troszeczkę i dodałam cebulki do środka i trochę pieprzu. Kinia już swoją tutaj ulepsza z masełkiem jeszcze. Ja tylko po prostu... Byłam już tak głodna, jestem, bo Kinia jeszcze tutaj coś tak ogarnia. Na szybko, bo normalnie byśmy zrobili pieczony ten ziemniak. Ty jeszcze Kinia coś tam mogę... Kiedyś zabierzemy was jeszcze do takiej knajpy. Właśnie, może nawet niedługo. No, gdzie serwują... zajebiste. Pyry z gzikiem, pyry z kaszanką, naprawdę. Ze wszystkim, zajebiste, nie? Także na pewno was tam zabierzemy. Już nawet rozmawiałyśmy z panią właścicielką. Tak. Że chcemy nakręcić materiał i powiedziała, że jak najbardziej jest chętna. Także
Także na pewno Was tam zabierzemy. Masz łyżeczkę do gzika. No. Ja sobie serwuję to. Dobra, to próbuj niestety szybko na wizji. Nie będzie to tak dobre jak z tej restauracji, ale no. Niezłe, niezłe. Dużo lepsze z tą cebulką. Dobra, także zajadamy. No, smaczne. Powiem Ci, że no. Daje radę. Z Lidla powiem Ci, że daje mega radę. Polecam to. To prosimy o współpracę, Gzik. Dobra, to jemy. Ja montuję dla Was kolejnego vloga. Zobaczcie, jak wygląda ten timeline. Jest tutaj trochę. Trochę się tu dzieje. Także jest co robić. I ten vlog będzie miał prawie 20 minut. Także będzie co oglądać. No i tak tu siedzę i montuję właśnie. Aha, nie mam miejsca już na dysku, także muszę coś tam pousuwać. Właśnie to jest problem, powiem Wam, z makami, że one tak się zapełniają, że to jest po prostu kosmos i tak mnie czasami wkurza ten komputer. No a zaraz sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że osoby, które ostatnio pisały, że czują niedosyt, będą zadowolone z tego vloga, ponieważ ma on coś około 19 minut. Także będziecie zadowoleni, mam nadzieję. I powiem Wam, że jest nam strasznie miło, że Was aż tylu tutaj jest i aż tyle osób chce nas oglądać. I jesteśmy naprawdę mega zadowolone, szczęśliwe. Dziękujemy Wam za to. Może się powtarzamy, ale naprawdę no, nie spodziewaliśmy się, że tyle osób nas będzie chciało oglądać. Mamy nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej. No bo chcemy stworzyć tutaj taką fajną społeczność. I dogrywamy to kolejnego już dnia, ale stwierdziliśmy, że musimy to nagrać, bo... O tym mówiłyśmy, nie? Że pokażemy. Przyszedł do nas, co? Ajurwedyjski dżemik. Z polecenia Szusz. I stwierdziliśmy, że dogramy Wam jeszcze to do tego vloga, który wleci jutro. No to stwierdziliśmy, że jeszcze dzisiaj dogramy to, żeby Wam od razu zdać relację, jak to smakuje. Ja powiem Wam, że sprawdziłam skład. Jest tam jest napisane, ale mi się odbija światło w okularach. Jest tam napisane, że jest to miks owoców i ziół. I pachnie to... Owocowo jak dżem. Owocowo bardzo, no. Ale Szusz mówiła, że smakuje to jak Jägermeister. Także jestem ciekawa, czy to tam pierwszy, ja czy ty? Alkohol? To dobra. Ja chyba pierwsza, tak? No, zioła czuję, no jakieś. Nie jest zła. Ja... Faktycznie na pierwszy rzut trochę jak ten właśnie alkohol, co powiedziałaś. Ziołowe takie. Nie, powiem, trochę po chwili takie czuć ostre coś. No coś ostrego czuję trochę, tak. Ale potem ludzie tym spalają chleb. I powiem Wam, że... Nie jest to złe, co? Nie. Spoko. Ostre trochę, no takie. Ostre, ziołowe, przez chleb umierego ten... Sprawdźcie sobie naprawdę właściwości tego, bo... Amol trochę, nie? Taki ostry jak właśnie. Właśnie muszę sprawdzić, czy tam jest jakiś alkohol też w składzie. Nie wiem, muszę zobaczyć. Smakuje. Łyżeczka rano i łyżeczka wieczorem? Także nie. Nie, będziemy zażywać, bo spoko. No? Będziemy testowały to. No ostre teraz cały czas czuję. Tak, czuć na języku takim. No. Ale właśnie taki ziołowy, taki, taką ostrość ziołową. Guci znowu chce też przyjść. Bo Guci by to chciał, bo Guci by wszystko zjadł, wiecie. Guci to jest taki, taka pierdółka, że on by wszystko cypuje. Wszyscy już wiedzą i z rodzinki. I wszyscy no. Wiedzą, że to jest no taki dobrze. Mały misio-pysio, tak? Słodziak. Żegnamy się, tak? Chciałeś się pożegnać? Pali mnie to. Chciałeś się pożegnać z widzami? No to nic. Jeszcze raz zapraszamy Was w tym blogu do subskrypcji naszego kanału, powiedz. Papeczka w górę i... Widzimy lecimy. Się w kolejnym vlogu. Tak, Guciu? Tak. Pa!